Hej wszystkim, witam was przed domkiem ze Speedbuilda, który ostatnio nagrałam. Kilka osób pod tamtym filmikiem zapytało, czy mogłabym nagrać filmik z moją rodzinką z The Sims 4. Także stwierdziłam, że czemu nie, możemy razem sprawdzić, co tam u nich słychać. Tutaj, jak widać, śpi sobie moja Simka, którą wam zaraz przedstawię, a jej mąż jest obecnie w pracy, także... Zastanawiam się, dlaczego ten pasek jest właśnie tak zapełniony, bo jej mąż był od niej starszy. Ale to pewnie dlatego, że jest w ciąży. Tak, bardzo się z tego powodu cieszę, naprawdę. Już nie mogłam się doczekać. Zaczniemy od tego może, jak ona w ogóle się nazywa. To jest Bianca Convalia i niedługo jej mężowi chyba zmienię nazwisko. Już są zresztą po ślubie, także wypadałoby. W sumie okej. Chociaż nie, może później ich zaprosimy, ale to za chwilę do tego dojdę. Bianca jest pokrewną duszą. Pracuje jako główna żywieniowiec. Tak jak mówiłam w Speedbuildzie, tutaj właśnie umieściłam dla niej specjalnie ten barek, bo jest jej potrzebny do wypełniania różnych zadań. Jeśli chodzi o umiejętności, to nie ma ich zbyt wiele. Malowanie na 10 i tyle z takich wyższych. No jeszcze gotowanie ma na 8, ale to wiadomo, bo pracuje w takiej karierze kulinarnej. Towarzyska, wesoła, urocza, kreatywna, no i nocny marek. To jej właśnie ostatnio zakupiłam. I nasza Bianca jest głodna. To może niech już sobie wstanie. Najpierw może weź sobie szybki prysznic i coś tam zjedz. Nie wiem, co to, ale może być. Jeszcze chciałam na momencik tutaj wam pokazać jej drzewo genealogiczne, ponieważ z tym też się wiąże ciekawa historia, ponieważ właśnie zaczęłam grać Jolą, czyli babcią Bianki, i grałam nią od początku, kiedy kupiłam Simsy. No i właśnie bardzo miło wspominam tę rodzinkę i jakoś tak się przywiązałam już do niej. Jola to samotna matka, która adoptowała Jadwigę, moją kochaną Jadzię, która właśnie wyszła za Artura i tak właśnie urodziła się Bianca. I jeszcze co wam chciałam powiedzieć, może teraz troszkę o Sergio, który jest obecnie w pracy. I pewnie znacie go już z Windenburga i z tego dodatku Spotkajmy się. On tam właśnie w tym dodatku był, doszedł. I za długo to ja nim nie pograłam jeszcze. No to tak pokrótce, on chce być bajecznie bogaty i staram się jakoś mu tutaj to spełniać. Pracuję jako ekspert oprogramowania i właśnie teraz się stara o awans, chociaż chyba mu się to nie uda. Jego umiejętności, no to jak już mówiłam, za wiele ja nim nie pograłam, więc no, jest tak troszkę słabo z tym, ale będziemy starali się to jakoś poprawić. To związki, aha, to za chwileczkę jeszcze wam powiem. Jego cechy, materialista, nie cierpi dzieci i tą cechę bardzo chciałabym zmienić, ale z tego co wiem, to w Simsach 4 nie ma czegoś takiego jak zmiana cech, chyba że jest. Jeżeli wiecie, jak zmienić cechy, to bardzo bym was prosiła o to, abyście mi napisali w komentarzu. Jest aktywny i żyłka handlowa, to chyba od tego... Tak, chyba od tego bajecznie bogaty. Aha, jeszcze powracając do związków, jak wiecie, mieszkał wcześniej z Jacques'em. I to jest taki nasz przyjaciel rodziny. Natomiast przyjaciółką Bianki, taką najlepszą, jest Basia, która razem z Bianką uczęszczała do szkoły średniej i Bianca ją od początku swatała z Jacques'em i oni tam sobie razem teraz mieszkają. Ostatnio też właśnie starałam się nimi o dziecko, także chciałam właśnie, żeby miały dzieci w podobnym wieku, żeby te dzieci mogły się razem bawić, razem dorastać i pomyślałam, że to wcale nie jest taki zły pomysł. I teraz, moja droga Bianco, czego ty potrzebujesz? Toaleta, także skorzystaj sobie. W ogóle, o, w ciąży. Już nie mogę się doczekać. Myślę, że w dzisiejszym odcinku zrobimy sobie tak
takie przyjęcie i zaprosimy właśnie Basię, żeby sprawdzić, czy jest też w ciąży i Żaka. A na razie chciałabym, żebyś zajęła się tutaj ogródkiem. Naszym wspaniałym ogródkiem. Czy on w ogóle potrzebuje tutaj pielęgnacji? Potrzebuje. No jeszcze Bianka nie ma poziomu wystarczającego, żeby móc kliknąć po prostu pielęgnuj ogród. Więc no trzeba się troszeczkę namęczyć z tym. Ale widzę, że chyba reszta roślin nie potrzebuje opieki. Chyba. Jeszcze sprawdzimy sobie tutaj te jabłonki nasze. Może... Tutaj jeszcze potrzeba opryskać, także to zrób. I cóż byś mogła później porobić? Myślę, że mogłabyś sobie coś pogotować. To ci się przyda do pracy i też się przyda na przyjęcie, które chcę później urządzić. Także może jak na przyjęcie. A może coś wykwintnego? To też myślę, że jest dobry pomysł. Tort, nie, może sernik? Także sobie tutaj zajmuj się ogródkiem. W ogóle uwielbiam ogrodnictwo we wszystkich Simsach, także ta szklarnia to jest spełnienie moich marzeń. I myślę, że spełnienie marzeń Bianki też. Co ty byś chciała w ogóle? Grać w żółtki? Myślę, że potem możesz sobie pobrać, jak już zrobisz ten sernik. Bo masz całkiem dobrze wszystko tutaj na zielono, także możesz się oddać troszkę rozrywce. No i czekamy na Sergio, który wróci chyba o 17:00 wróci, czyli już niedługo. To wspaniale i wtedy ogarniemy go. Pójdzie sobie do toalety i myślę, że musiałby coś zjeść. Chociaż chciałabym od razu to przyjęcie im urządzić, także no zastanawiam się, czy on musi w ogóle jeść. Ale dobra, niech sobie coś zje, bo będzie zły. Zjedz sobie coś, co jest w lodówce, na przykład szparagi. I może sobie pooglądasz kanał komediowy. Wiem, że lubisz, bo masz umiejętności komediowe na trzecim poziomie, prawie czwartym. Bianka? Aha. To ja nie wiem, czy nie będziecie sobie tutaj przeszkadzać czasem. Kurczę, już się robi 18, a ja nie chciałam aż tak późno tego przyjęcia urządzać. Ech. W ogóle jestem tak ciekawa, czy Bianka urodzi chłopca, czy dziewczynkę, czy może jakieś bliźniaki. Chociaż nie wiem, czy z bliźniaków bym się aż tak bardzo ucieszyła, bo planowałam tutaj zrobić właśnie pokoik dla dziecka i nie wiem, czy by nam tutaj się zmieściły te bliźniaki. No, ale zobaczymy, no. Może. I jak tam, Bianka? Robisz ten sernik? To bardziej wygląda jak jakieś ciasto czekoladowe niż sernik. A ty jak tam? Dobrze się bawisz, ale jesteś głodny, bo nie wziąłeś sobie nic do jedzenia. Pewnie dlatego, że Bianka tutaj stoi i macha łyżkami, sztućcami czy czym tam. No. Zjesz coś sobie, to od razu się lepiej poczujesz, zobaczysz. Nie. W ogóle to jest jakaś dziewczyna, której on się kiedyś kochał. Ja o tym nie wiedziałam, dopóki oczywiście się tutaj nie wprowadził. Okej, to sobie schowamy. Bianka, może wiesz co, skończ. Pograsz sobie, jak przyjdą goście. Zaplanuj wydarzenie towarzyskie. No i oczywiście no, to nie będzie jakaś wielka super impreza. Zaprosimy wprawdzie tylko przyjaciół rodziny. Czyli dwie osoby. Ale myślę, że i tak będzie fajnie. Także przyjęcie domowe, czy może coś innego? Może po prostu przyjęcie domowe.
gospodarze, oczywiście Bianka i Sergio. I nasi goście. Żak i teraz Basia jeszcze. Gdzie ona jest? Tu. Wow, ale się odstawiła. Czy coś jeszcze? Nie. Myślę, że nie potrzebujemy. I oczywiście tak u nas. Jej! A, już myślałam, że coś się zbadziło, ale na szczęście tutaj wszystko działa. Zastanawiam się, czy nie będziemy potrzebowali tortu i tak. I tak. Ale no cóż. To najwyżej później się zrobi. Na razie wyjmijmy sobie sernik i tak myślę, że moglibyśmy przenieść imprezę. Może weźmiemy jeszcze sobie... Zastanawiam się, co moglibyśmy sobie jeszcze wziąć tam na górę. Może to. Tak, bo chciałam w ogóle przenieść imprezę na dach. Na nasz kochany dach. Ojejku, musiałabym... Chwileczkę. Muszę szybko, bo nie przemyślałam tego. Muszę szybko kupić jakieś stoliczki. Na przekąski. Chociaż nie, chwileczkę, czekajcie. Przecież można tutaj na tym barku poustawiać to wszystko. Także spoko. O, proszę bardzo. I to też. I tutaj proponuję, żebyście sobie wszyscy przyszli. Może utworzymy grupę. Tak będzie chyba najłatwiej. Bianka, no co ty? Poczekaj. Otwórz grupę. I sobie weźmiemy wszystkich. I na górę, moi drodzy. I jeszcze oczywiście sprzęcik grający. Czemu by nie? O. Coś takiego i włączymy sobie... Może pop. Sergio, coś trzeba zjeść. No dobrze. Gdzie są wszyscy? O, idą. Super. I sprawdzimy, czy Basia jest w ciąży. Jak myślicie? Chyba nie. Chyba będę musiała ponownie tam wejść. No ale jeżeli jej dzieciątko będzie troszeczkę młodsze, to od dziecka naszej Bianki, to chyba nic się nie stanie. Także może zawoli na posiłek. Ona jest... Albo ona ma mdłości. Ona chyba jest w tej ciąży. Widzieliście to? Nie wiem, jak myślicie. No, przyszedł Żak. No, no, ale się wystroił. No, a tu już się to skończyło. Nie, to później posprzątamy. A wy co tak tutaj cicho? Pogadajcie ze sobą. Jakoś coś. O, podziel się wielkimi wieściami. Żak, chodź tutaj. Podziękuję mu za przybycie i potem sobie jakoś potańczycie wszyscy razem. O. Zobaczcie, jak tutaj jest uroczo. Spójrzmy, jakie tu mamy cele. No to porozmawiajcie ze sobą. Podziękuję jej za przybycie. I jeszcze może jakieś żarty? Gdzie? Zabawnie. Podziękuję za przybycie. I mam dla was plan, ale to za chwileczkę. Na razie... O, opowiadaj do ciebie. Widzisz? Coś dla ciebie, Sergio, w końcu. Opowiedz śmieszną historię i może jeszcze jakiś dowcip o marsjanach. No, pokaż na co cię stać. Bianka, a ty? Rozmawiasz sobie z Żakiem. Super. Moglibyście coś jeszcze zjeść. Chociaż nie, bo oni jeszcze nie dokończyli, to się nie zaliczyło. O, jest. Jest zaliczone. Coś mu się te dowcipy nie zaliczają, więc może ty, Bianka, spróbuj. Spróbuj opowiedzieć mu dowcip. O mimach.
Co ty... Sergio... Co ty masz za myśli w ogóle? Bianca, proszę cię, na chwilę skończ. Chciałabym, żebyś spełniła tutaj wymóg naszej imprezy i pocałowała swojego męża. Gdzie wy idziecie wszyscy? W sumie moglibyśmy się przenieść tutaj. To nie jest taki zły pomysł. Bianca, mogłabyś tutaj troszkę podjajować za chwilkę? No nie, impreza się kończy, a my co? Nawet nie mamy srebra. 39. Nie, no to może zdążymy. I zjedz tort. Nie no, nie będę już teraz piekła tortu. Może z tymi grami się jakoś uda. Musielibyśmy tutaj pograć razem. I na przykład sprawić, żeby... To może wy nie, a ty sobie tutaj pograj w gry. No, jeszcze tylko ty, Sergio, zdążysz. Jest. No nie, to nie będzie złoto już. Trudno. Ale myślę, że impreza i tak była fajna i dosyć udana. Teraz Bianca potrzebuje iść do toalety, także skocz sobie do tej toalety i skorzystaj. Sergio, ty musisz prysznic wziąć, to sobie troszkę poczekaj. W tym czasie właściwie mógłbyś zrobić coś do pracy, skoro już jesteś tutaj przy komputerze. Może poprogramuj? Myślę, że dosyć już tych gier i że ci wystarczy, także programuj i napisz wtyczkę. I nie wiemy, czy Basia jest w ciąży, czy nie. Fajnie by było, gdyby była. No i co, już jest pierwsza w nocy, a Żak został. Weź go, wyproś może, no. Chociaż on już wychodzi. Twierdzi, że wychodzi. No dobra, ale już jest pierwsza 40, zaraz będzie druga godzina. Także myślę, że będziemy sobie kończyć ten odcinek. Chodź tutaj, Bianca. Już widać jej brzuszek. Będę musiała ją trochę przebrać, żeby było jej wygodniej. Tak. Wiecie co, ja myślę, że... No, jeśli chcesz, to możesz wyrzucić. Ale... Ty już skończ. I idź sobie tutaj wziąć zimny prysznic. Myślę, że to ci się przyda. I spytaj... No, mogę ci to obiecać. Nie, Bianca. Wiesz co? Może weź z nim jakoś porozmawiaj. To sobie pójdzie? Nie żeby coś, ale już jest trzecia w nocy, a impreza się dawno skończyła, także... O. I chyba... Każe jej spać, no bo już... Jest dosyć późno, a ona chyba idzie do pracy jutro? Nie. No to... się wyśpi w przeciwieństwie do Sergio, który idzie na dziewiątą znowu i znowu się pewnie położą o czwartej w nocy spać. No i będę się z wami żegnała. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Takie coś trochę innego na moim kanale. Save z mojej prywatnej rodzinki. Jeżeli może chcielibyście kiedyś coś więcej właśnie związanego z Bianką i Sergio, to napiszcie. Tak sobie pomyślałam, że na przykład jeżeli urodzi się Dzidziuś, to pożegnaj. Nie. Że jeżeli urodzi się Dzidziuś, to mogłabym wam pokazać, jak wygląda i czy to chłopczyk, czy dziewczynka i tak dalej. Jeżeli byście oczywiście chcieli. No i tak. Chyba się powtarzam, ale mam nadzieję, że podobał wam się ten odcinek i trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnych filmikach. No i cześć!